spotykamy się dzisiaj na 5. Bytowskim Rodzinnym Maratonie Rowerowym. Tak jak już mówiliśmy, w tym roku żeśmy zmienili troszeczkę formę maratonu. Robimy to jako rajd, typowo zabawa dla dzieci, dla całych rodzin. No i nasze najśmielsze oczekiwania, nie myślałem, że po prostu będzie aż tyle osób. Zresztą widać, jest już na tą chwilę zgłoszone 150 osób, a jeszcze cały czas zgłoszenia trwają. Także super, pogodę mamy świetną. Myślę, że będzie fajna zabawa, frajda. A przy okazji uczcimy pamięć naszych kolegów, którzy niestety odeszli w tym roku i pewnie z góry nas oglądają. Także fajnie, super, miła atmosfera. Bardzo dużo bytowiaków. Nie spodziewałem się, że aż tyle ludzi jeździ w Bytowie na rowerach. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. W tym roku żeśmy przewidzieli dwie trasy. Trasę na 10 km i trasę 30 km. Trasa 10 km jest start tutaj spod jeziora Jeleń. Wjeżdżamy do góry bruczkiem i w koło aż do nowego cmentarza. Wracamy nasypem kolejowym, od strony Pomyska przyjeżdżamy z powrotem. Dłuższa trasa 30 km, jest to trasa bardziej wymagająca dla tych, którzy chcą się sprawdzić, ale tak jak mówiłem, jest to rekreacja, dlatego z przodu, z tyłu jeździ pilot. Tempo przewidujemy do 18 na godzinę, w tym 2-3 postoje, także na pewno nikt się nie zgubi. Będziemy pilotowali, pilnowali, typowo spokojnie, atmosfera sprzyjająca, także jest super. Na tej najdłuższej 7 km. Tak. Powodzenia życzymy. Dobrze, czekam, dziękujemy.
dobry Państwu. Witam na rajdzie rowerowym rodzinnym. Jestem na tym rajdzie pierwszy raz z moimi wnukami, Bartkiem i Nikodemem. Rajd był sympatyczny, bardzo ładnie zorganizowana. Trasa była piękna, z przeszkodami. Były i piaski, i górki, i kamienie. No, trzeba było nieraz i podwórkę iść, bo nie można było jechać, ale było bardzo fajnie, wrażenia mam bardzo miłe. I jeżeli Bozia mi da zdrowie, na drugi rok będę startowała ponownie. Trasa nie była trudna, nawet było łatwo, ale było dużo piasków i dużo rowerów się przewróciło. Trochę było kamieniście, to też się kilka rowerów przewróciło. No, pogoda nam dopisywała, ale później się tak rozpadało, każdy mokry. W tym rajdzie brałam udział pierwszy raz, ale na pewno to nie był ostatni. Rajd, w którym dzisiaj brałem udział, był fajny, ale potem było parno, potem zaczęło padać, było zimno i schowaliśmy się pod parasole. Jak będzie na drugi raz taki rajd, to będę brał w nim udział. W dzisiejszym rajdzie było bardzo fajnie. Na początku dopisywałam bardzo mocno pogoda, a później było już bardzo zimno i padał mocno deszcz. Następnym razem, jak będzie następne lato, to na pewno będę brała jeszcze raz udział. Występowałam w tym rajdzie dzięki mojemu tacie i mamie, bo zresztą kupili mi ten wspaniały rower. Po zakończeniu naszego przejazdu organizujemy również zabawy, gry i wyścigi dla najmłodszych uczestników, którzy nie poradziliby sobie na małych rowerkach na tej trasie. Dlatego gdzieś koło godziny 14 będą małe wyścigi rowerowe dla dzieci i później ognisko, zabawa, jakieś konkurencje, rzuty do kosza, no typowo takie, mówię, zabawowe rzeczy. Znowu na czwartym razem. Druga próba. Pozdrawiam moją całą szaloną rodzinkę, czyli mamę, tatę, babcię, dziadka, kuzynków, kuzynów, ciocię, wujków i jeszcze innych.
Zachęcam wszystkich do takiego rodzaju wypoczynku. Zresztą widać tutaj po bytowiakach, że jest duże zainteresowanie, dlatego warto to robić. Myślę, że przy tej formule zostaniemy maratonu, bo widać, jest to trafione i bardzo fajna rzecz i zachęcam wszystkich, żeby wsiąść na rower. Na drugi rok, jak już w tym roku się nie da, spróbować swoich sił, pobawić się razem z nami.